Na początku przedstawimy część organizacyjną, która pojawi się tylko w tym i drugim module. W skrajnie prawej części strony znajduje się sekcja części tego modułu. W sekcji tej możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi fragmentami modułu. Sekcja Pozostały czas dostępności modułu informuje o tym, ile czasu dany moduł będzie dostępny. Czas ten upływa tylko w trakcie odtwarzania wideo. Dotyczy to także pauzowania. Pod odtwarzaczem w sekcji Wybierz moduł szkoleniowy masz możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy modułami szkolenia. Do każdego z modułów dostępne są dodatkowe materiały. W każdym module w sekcji Materiały do pobrania możesz sprawdzić, jakie materiały są dostępne dla tego właśnie modułu. Po wykorzystaniu połowy czasu szkolenia możesz rozwiązać test. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi dostępny jest do pobrania certyfikat. Dostęp do testów i certyfikatów możesz uzyskać z górnego menu. Witam serdecznie w module poświęconym obiektowości w języku PHP, już takiej nieco bardziej zaawansowanej. W poprzednim module mówiliśmy o tym, jak tworzyć klasy, na czym polega obiektowość, jak tworzyć metody, pola, jak jest cała ta konstrukcja zbudowana. Natomiast teraz dowiemy się, jakie mechanizmy towarzyszą obiektowości. Czyli nie tylko o tym, jak możemy zbudować klasę i obiekt, ale co więcej możemy z tym zrobić. Jak możemy rozszerzyć, jak możemy zacząć korzystać właśnie z tej dodatkowej mocy obiektowości. Zatem przyjrzymy się metodom magicznym, metodom, które dają nam specjalne, dodatkowe możliwości, które możemy zdefiniować dla każdej z klas. Opowiemy sobie o enkapsulacji, o ukrywaniu danych. W obiektowości przede wszystkim chodzi o ukrywanie danych. To o tym właśnie będziemy sobie mówić. O polimorfizmie. Jak pisać kod, żeby unikać ogromnej ilości konstrukcji, które polegają na sprawdzaniu warunków. Jeżeli coś tam, to coś tam. Jeżeli coś tam, to coś tam. Tak naprawdę w języku proceduralnym aż się roi od takich konstrukcji. W języku obiektowym mamy pewien bardzo sprytny mechanizm zwany polimorfizmem, który, jeżeli jest dobrze zastosowany, to naprawdę upraszcza nam konstrukcję kodu i kod staje się przyjemny w czytaniu i przyjemny w użytkowaniu i bardzo łatwo jest później, dużo łatwiej jest ponownie używać tego samego kodu. Poznamy również mechanizm dziedziczenia, który jest bardzo kojarzony z obiektowością. Dowiemy się o tym, jak możemy tworzyć abstrakcje, jak tworzyć byty, które wykraczają poza rzeczywistość, są tylko pewnymi nazwami, pod którymi będziemy coś konkretnego tworzyć. Poznamy interfejsy, poznamy słowo kluczowe final oraz dowiemy się o tym, jak w języku PHP możemy ograniczać dostęp do elementów obiektowych. Zapraszam do tego modułu. Tworzymy klasy po to, aby można było odzwierciedlać rzeczywistość. Żebyśmy mogli mieć użytkownika, żebyśmy mogli mieć być może reprezentację samochodu, reprezentację faktury, reprezentację pomieszczenia, firmy w postaci obiektowej. I to jest nasz główny cel. Ale czasami z punktu widzenia technicznego musimy zrobić jakieś dodatkowe rzeczy. Po to, żeby nam się łatwiej korzystało z klas. Do tego celu służą nam metody magiczne. Poznaliśmy już jedną metodę magiczną w poprzednim module, konstruktor, czyli specjalna metoda, która mówi nam o tym, jak możemy stworzyć obiekt za pomocą pewnej początkowego zestawu danych. Jest to metoda, która się nazywała construct. Jest to przykład metody magicznej. Metody magiczne zaczynają się od dwóch podkreśników, mają jakąś konkretną nazwę, która zazwyczaj odzwierciedla to, do czego rzeczywiście służą i parametry, jeżeli są potrzebne. Jakie jeszcze metody magiczne mamy do dyspozycji? Oprócz konstruktora jest destruktor. Tworzymy dane, ale również może być taka sytuacja, że te dane muszą być w jakiś sposób unicestwione. Korzystanie z nich musi być zakończone. Załóżmy, że dana klasa korzysta z bazy danych, więc dobrze by było, żeby obiekt, kiedy przestaje istnieć, kiedy przestaje funkcjonować, żeby rozłączył się z bazą danych, albo przynajmniej oddał zasób
połączenia z bazą danych gdzieś indziej. Tego typu operacje, które właśnie mają służyć sprzątaniu po obiekcie, umieszczamy w tak zwanym destruktorze. Jest to metoda magiczna, która zaczyna się od dwóch podkreśników, a następnie nazwa destruct. I tam możemy napisać każdy kod, który ma za zadanie posprzątać po tym obiekcie. Ponadto mamy jeszcze metody, które się nazywają get i set. Język PHP jest językiem bardzo dynamicznym. To znaczy takim, w którym nie typizujemy, gdzie w zasadzie możemy próbować wywoływać metody, które tak naprawdę nie istnieją, co na przykład w takich językach jak Java i C# nie jest możliwe. Tutaj takie magiczne sztuczki są możliwe i można je wykorzystać do bardzo zaawansowanych mechanizmów. Teraz metoda get jest to specjalna metoda, którą piszemy w naszej klasie, która ma reagować na sytuację, kiedy ktoś próbuje się dostać do pola, które tak naprawdę nie istnieje. Ale my byśmy chcieli w jakiś sposób zareagować. Być może coś zrobić konkretnego, tak? Być może chcemy się przygotować na to, żeby właśnie obsługiwać takie sytuacje, gdzie ktoś używa pola, które nie istnieje. Załóżmy, że chcemy mieć klasę, w której ostatecznie dane wszystkie lądują w jakiejś tablicy. Czyli pod nazwą pola ląduje konkretna wartość. Nazwa pola to wtedy jest na przykład klucz w tablicy asocjacyjnej, a wartość no to jest wartość. I teraz możemy wykorzystać metodę get, która przechwytuje każde żądanie tego typu i odwołuje się do tablicy asocjacyjnej, a metoda set odwrotnie, ustawia. Czyli jeżeli ktoś coś próbuje ustawić na klasie, to automatycznie jest to przypisywane do tablicy asocjacyjnej. Czyli metody get i set pozwalają nam na to, aby zareagować na sytuację, kiedy ktoś próbuje używać pól, które nie istnieją. Analogicznie istnieje metoda call, która robi dokładnie to samo, tylko w przypadku metod. No bo co się ma wydarzyć, jeżeli ktoś próbuje wywołać metodę, która nie istnieje? I teraz możemy nic nie robić, co oznacza, że tak naprawdę zostanie wygenerowany błąd, albo możemy chcieć zastosować specjalną obsługę, co szczególnie przydatne może być w różnego rodzaju frameworkach, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dokładnie ktoś skorzysta z naszego frameworku, ale chcemy zbudować jakiś generyczny mechanizm, który na to reaguje. Zatem w metodzie call, która jako parametr przyjmuje nazwę metody oraz parametry, możemy zdefiniować własną obsługę wywołania takiej metody. Ponieważ oprócz metod, które są tak zwane niestatyczne, czyli są związane z konkretnym obiektem, również w języku PHP istnieją tak zwane metody statyczne. Zresztą nie tylko w języku PHP, w każdym innym obiektowym języku również. Zatem mamy również możliwość, żeby zareagować na każde wywołanie statyczne. Czyli jeżeli ktoś próbuje wywołać metodę statyczną, która nie istnieje, to również możemy ją przechwycić i również możemy zdefiniować jakieś konkretne zachowanie. Wtedy musimy użyć magicznej metody call static. Kolejną cechą języka PHP jest to, że możemy realizować tak zwane klonowanie. Czym jest klonowanie? Załóżmy, że mamy jakiś gotowy obiekt i potrzebujemy dokładnie takiego samego. Wtedy możemy użyć słowa kluczowego clone, które nam zrobi nic innego, jak zrobi kopię tego obiektu. Ale kopiowanie obiektu nie jest taką prostą sprawą. Jeżeli to jest prosty obiekt, który tak naprawdę ma kilka pól, a nie na przykład takim złożonym na przykład może być organizacja. Organizacja składa się na przykład z departamentów, każdy departament ma pracowników, pracownicy mają swoją historię pracy itd., itd. Bardzo złożona konstrukcja. Pewnie przy takiej konstrukcji byśmy mieli kilkadziesiąt metod, które reprezentują te wszystkie zachowania oraz w efekcie powstaje nam wiele obiektów, żeby odzwierciedlić taką firmę. No więc pytanie, jak coś takiego skopiować? Prawdopodobnie język PHP i interpreter, który to robi, nie będzie w stanie tego zrobić. Każda złożona struktura wymaga pewnej interpretacji. To człowiek, czyli w tym przypadku programista, musi podpowiedzieć, jak naprawdę należy skopiować dany obiekt. I do tego służy specjalna metoda magiczna clone. Clone to jest nic innego jak informacja o tym, przepis,
tak naprawdę funkcja, która mówi o tym, jak kopiować dany obiekt. Poza tym, oprócz klonowania, jeszcze język PHP wspiera serializację. Serializacja to nic innego jak pewien sposób na to, aby zamienić obiekt, który już istnieje, ma wypełnione dane, na postać tekstową, którą możemy na przykład gdzieś przechować w pliku albo na przykład wysłać do sieci. Serializacja jest bardzo przydatnym, bardzo pomocnym mechanizmem, który szybko pozwala nam zapamiętać w sposób trwały obiekt. Tak naprawdę najpierw go zamienić na postać tekstową, a później gdzieś zapamiętać. I teraz tak naprawdę pytanie pozostaje takie. Jakie pola powinny być zachowane? Czy wszystkie, czy nie wszystkie? Jeżeli wszystkie, no to nic nie robimy i serializujemy. Natomiast jeżeli tak naprawdę nie wszystko ma sens przy serializacji, to powinniśmy to zaznaczyć. Załóżmy, że chcemy zapisywać dane o osobach. I teraz na przykład są tam takie informacje bardzo tajne, typu hasło. Czy chcemy, żeby hasło było na przykład zapisywane w jakichś plikach? Może to być niebezpieczne. Dlatego możemy zaznaczyć, że hasło w przypadku serializacji nie ma być zapamiętywane, nie ma być serializowane. Żeby zdefiniować tablice pól, które mają być serializowane, używamy specjalnej, magicznej metody sleep. Natomiast jeszcze jest druga magiczna metoda związana z serializacją, która się nazywa wake up. Kiedy powinniśmy myśleć o metodzie wake up? Załóżmy, że serializowaliśmy jakiś obiekt, jest on zapisany i później go odtwarzamy. Ale jego odtworzenie nie jest takie proste. Trzeba dokonać jakiejś bardzo złożonej operacji, na przykład w momencie przywrócenia do życia obiektu trzeba na przykład nawiązać połączenie z bazą danych. Serializacja tego na pewno nam nie zrobi. Tego nie jest w stanie zrobić. Musimy zrobić to my jako programiści, zaprogramować. I wtedy metoda wake up służy do tego typu operacji. Czyli jeżeli trzeba coś bardzo złożonego wykonać, żeby z powrotem przywrócić obiekt do życia, który został serializowany, został w jakimś sensie zhibernowany, to żeby go odhibernować, to trzeba jakąś dodatkową energię wykonać, to właśnie to realizujemy poprzez metodę wake up. Poza tym mamy metodę toString. Czym jest metoda toString? Sama nazwa może nam już trochę sugerować. toString, do ciągu znakowego. Zapisz obiekt do ciągu znakowego. Bardzo często, kiedy piszemy kod, kiedy rozwijamy oprogramowanie, chcemy podejrzeć, co tak naprawdę siedzi w środku. Czyli załóżmy, że chcemy wyświetlić tabelkę w HTML-u i chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda obiekt, który akurat chcemy wyświetlać. Bo nam się coś nie do końca wyświetla tak, jakbyśmy chcieli i nie wiemy, o co chodzi. To jest bardzo częsta operacja, czyli którą wykonujemy w czasie pisania, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Wypisywanie obiektu, jakichś fragmentów najczęściej, nie chodzi nam o cały obiekt, bo być może możemy to zrobić za pomocą serializacji, ale o fragmenty obiektu, żeby się dowiedzieć, co tam siedzi w środku. I wtedy taką metodą jest metoda toString, czyli metoda, która zamienia nam obiekt, albo tak naprawdę może nie tyle zamienia, co pozwala nam wyciągnąć pewne informacje, które chcemy wyświetlać, które najczęściej czy bardzo często wyświetlamy na temat tego obiektu. Czyli metoda magiczna, toString, jak zwykle dwa podkreśniki na początku. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to metoda autoload. Kiedy możemy chcieć z niej skorzystać? A mianowicie to, co bardzo często musimy robić w kodzie źródłowym, to inkludować pliki, z których chcemy skorzystać. Czyli załóżmy, że nasz kod korzysta z kilku innych klas na zewnątrz, albo korzystamy z jakiejś biblioteki, albo korzystamy z po prostu jakichś funkcji, które wcześniej stworzyliśmy. Musimy inkludować pewne kawałki kodu. Jeżeli kod jest bardzo złożony, to tego się robi bardzo dużo. Natomiast możemy użyć metody autoload, w której definiujemy, gdzie interpreter języka PHP ma szukać plików w momencie, kiedy ich nie ma. Czyli jeżeli na przykład jest próba skorzystania z jakiejś klasy, to jak na podstawie nazwy tej klasy może próbować znaleźć plik, w którym znajduje się jej definicja. Jeżeli używamy pewnego schematu, za pomocą którego przechowujemy nasze dane,
to nie powinno być to trudne. Czyli metoda magiczna autoload. Teraz przyjrzymy się temu, co jest esencją obiektowości. Ponieważ do tej pory mieliśmy sporo na temat struktury, jak są zbudowane klasy, jak je tworzyć, jak dodawać jakieś specjalne, magiczne rzeczy za pomocą metod magicznych, ale to cały czas jeszcze nie jest programowanie obiektowe. O co tak naprawdę chodzi? Celem, który mamy przed sobą, jest takie marzenie. Takie marzenie, które można określić jako klocki Lego. Jeżeli uda nam się stworzyć taką aplikację, taki sposób pisania kodu, żeby ostatecznie składać wszystko z klocków. Klocki, które możemy wyjąć w jednym miejscu, ułożyć w innym, albo dwa podobne klocki użyć w dwóch różnych miejscach, nie nakładając do tego dodatkowej pracy. No to będzie to. To będzie to, o co nam chodzi. Ten święty graal inżynierii oprogramowania. Żeby składać oprogramowanie z klocków. I teraz przyjrzymy się czterem podstawowym zasadom, które nas przybliżają do tego, aby ten święty graal zrealizować. Pierwsza zasada to enkapsulacja, ukrywanie danych. To, o co nam chodzi w języku obiektowym i prawdę mówiąc w każdym innym sposobie pisania, to jest ukrywanie danych, aby jedne elementy, które korzystają z innych, wiedziały jak najmniej o tych innych. Drugą rzecz to jest polimorfizm. Jedną z największych plag w programowaniu jest cała seria ifów. Ify, które są rozprzestrzenione po całej strukturze kodu. Prawdopodobnie prędzej czy później będzie to oznaczać, że podobne ify są w różnych miejscach. I co się dzieje, kiedy pojawia się zmiana, kiedy nagle okazuje się, że użytkownicy chcą trochę czegoś innego, to musimy znaleźć cały zestaw takich ifów i pozmieniać te ify, żeby tę zmianę wprowadzić. Bardzo normalne jest w takiej sytuacji, że w ogóle zapomnimy o tym, że akurat w jakimś tam konkretnym miejscu taki if występuje. Błędy aż się same proszą. Trzecim elementem jest dziedziczenie. Hasło, które wymieniam nie na początku, bo mimo że się wydaje, że dziedziczenie to jest takie hasło rozpoznawalne, to jest, że to właśnie o to chodzi w języku obiektowym, o to dziedziczenie, to wcale nie. Ono daje nam parę przydatnych cech, ale nie jest kluczowe. Co mamy dzięki dziedziczeniu? Jeżeli mamy jakąś klasę, jakiś byt i chcemy stworzyć podobny, ale nie chcemy robić tego od nowa, tylko wykorzystać starą definicję i dołożyć ewentualnie parę drobnych rzeczy do nowej, to wtedy używamy dziedziczenia. I czwarty kawałek to abstrakcja. Ponieważ mówiliśmy sobie na początku, że obiektowość polega na tym, żeby odzwierciedlać to, co się dzieje w naszych umysłach, to, co stworzyła cywilizacja, czyli posługiwanie się za pomocą konceptów, za pomocą pewnych nazw, pod którymi się kryje coś złożonego, to abstrakcja jest właśnie tym mechanizmem, który nam to umożliwia. Możemy stworzyć sobie na przykład klasę dokument. Czy to jest prawdziwa klasa? Czy to jest rzeczywista klasa, która rzeczywiście powstanie? Może was zaskoczy, ale powiem wam, że nie. Dokument to jest pewna abstrakcja. Tak naprawdę dokument PDF to jest coś konkretnego. Dokument Word to jest coś konkretnego. Dokument Excel to jest coś konkretnego. Ale dokument jako taki to jest tylko pewien zgrubny koncept, który tak naprawdę należy jeszcze doszczegółowić. I po to, żeby tworzyć takie abstrakcyjne pojęcia, które ułatwiają nam komunikację i jednocześnie ułatwiają nam konstrukcję systemu, to są abstrakcje. W jaki sposób uzyskujemy właśnie te mechanizmy, te zasady w języku obiektowym? O tym sobie właśnie teraz będziemy mówić, ponieważ te cztery zasady przekładają się na konkretne konstrukcje w kodzie. Enkapsulacja, ukrywanie danych. Nie chcielibyśmy, żeby dane, które mamy w systemie, były tak swobodnie dostępne. Dlaczego? Bo teraz jeżeli w jednym fragmencie kodu będziemy to wykorzystywać, te dane, to oznacza się, że jak powstaną jakieś zmiany, to wszędzie tam, gdzie korzystamy w sposób jawny z tych danych, będą musiały powstawać zmiany. Tego nie chcemy, ponieważ w bardzo dużym systemie
będzie to oznaczać, że jedna drobna zmiana może oznaczać 50 innych drobnych zmian w pozostałych miejscach. Dlatego ukrywamy. Pierwsza zasada i można powiedzieć jedyna zasada enkapsulacji to jest ukrywanie. Chowamy dane. Dane powinny być z natury w języku obiektowym schowane. Służy do tego słowo kluczowe private. Private oznacza niedostępne na zewnątrz. Weźmy jako przykład datę. Bardzo prosty koncept, a jednocześnie kluczowy, ponieważ jest to coś, co bardzo często jest użyteczne w naszych programach. Z czego składa się data, jeśli chodzi o budowę klasy? Miesiąc, dzień, rok. Normalna, prosta sprawa. I załóżmy, że wpadamy na taki pomysł, żeby takie pola były w tej klasie. Miesiąc, dzień i rok. Ale poza tym mamy jeszcze parę takich pomocniczych metod. Czyli załóżmy, na podstawie daty chcemy obliczyć, jaka będzie data na przykład dokładnie za 3 miesiące, albo jaki to jest dzień tygodnia, albo jaki jest następny miesiąc, jak się będzie nazywał następny miesiąc. Sporo takich prostych, podstawowych operacji jest przydatnych. I teraz, jeżeli wystawimy te operacje i ukryjemy dane, to mamy bardzo ciekawą rzecz. Zyskujemy coś bardzo ciekawego, a mianowicie klient, który z tego korzysta, czyli każda inna klasa, która wykorzystuje datę, nawet jeżeli coś się zmieni, sposób przechowywania tych danych, czyli miesiąc, dzień i rok, inaczej będziemy musieli to przechowywać, ale my nie będziemy bezpośrednio korzystać z tego dnia, miesiąca i roku, a tak naprawdę korzystać z pewnych metod pomocniczych, które będą nam wykonywać wszystko to, czego rzeczywiście chcemy, to uzyskujemy taki ciekawy efekt, który zresztą pojawia się w datach dokładnie. A mianowicie wiele algorytmów na datach dużo łatwiej i dużo prościej się realizuje i samą datę się łatwiej przechowuje, jeżeli to będzie jedna liczba, a nie trzy. No i teraz załóżmy, że takiego odkrycia dokonujemy w projekcie, który trwa od wielu miesięcy albo wielu lat nawet. To teraz, jeżeli nie będziemy mieli ukrytych danych, to taki wniosek, że zamiast trzech liczb lepiej mieć jedną, gdzie ta jedna na przykład reprezentuje ilość czasu, która upłynęła od jakiegoś tam miejsca w historii, czyli jakiejś konkretnej daty, tak? Często to jest na przykład 1 stycznia, 70 rok. Więc jeżeli w naszym całym systemie będziemy korzystać bezpośrednio z trzech liczb i nagle stwierdzimy, że zamiast tych trzech powinna być jedna, to teraz w całym systemie musimy odnaleźć wszystkie miejsca, gdzie korzystamy z tych trzech liczb i je pozmieniać. Ale jeżeli nie udostępniamy tych danych na zewnątrz, a jedynie jest możliwość taka, żeby za pomocą metod pobierać pewne informacje, wykonywać pewne algorytmy, to tak naprawdę dla klientów może się nic nie zmienić, bo ponieważ dane są ukryte, więc zamiast trzech liczb w klasie data będziemy używać jednej i to, co się zmieni, to się zmieni sama klasa data, czyli inaczej będą zrealizowane algorytmy, ale na zewnątrz nie zmieni się nic. I dlatego ukrywanie danych jest tak ważne, dlatego to jest istotne, ponieważ jeżeli dobrze ukryjemy dane, to zmiany wewnętrzne w klasie nie będą miały żadnego kompletnie wpływu na to, co jest na zewnątrz. I to nazywamy enkapsulacją. Polimorfizm. Co to takiego jest polimorfizm? Na pewno, jeżeli w swoim kodzie miałeś sporo takich sytuacji, czy miałaś, gdzie w zależności od tego, jaki jest typ czegoś, robisz coś innego, tak? Czyli załóżmy, że twoim zadaniem jest obsługiwać pewnego rodzaju dokumenty. I na przykład, jeżeli to jest, mogą to być pliki PDF, Word, Excel, i załóżmy, że w pewnym momencie musisz to drukować. I teraz bardzo prostą rzeczą i często, która jakby naturalnie się nasuwa w takich sytuacjach, jest to, że masz taki warunek w pewnym momencie, że jeżeli typ dokumentu jest Word, no to wydrukuj to w taki sposób. Jeżeli typ dokumentu to jest PDF, to wydrukuj to w taki sposób. Jeżeli typ dokumentu to jest Excel, to wydrukuj to w taki sposób. No i mamy taką całą serię ifów. Teraz możemy sobie wyobrazić, że oprócz drukowania jest na przykład generowanie podglądu. Oprócz generowania podglądu jest być może wysyłanie tego przez pocztę. I jeszcze wiele innych operacji. I teraz co? W każdym miejscu musielibyśmy mieć takiego ifa. Jeżeli to jest Word, to zrób to tak. Jeżeli Excel, zrób to tak. Jeżeli... I tak dalej, i tak dalej. Co oznacza, że mamy w
naszym kodzie masę miejsc, w których jest cała taka seria ifów. Jeżeli nagle się okaże, że trzeba coś zmienić, że trochę inaczej to ma działać, że ma być większa ilość dokumentów obsługiwana, mniejsza ilość dokumentów obsługiwana, to teraz musimy przeczesać cały kod, żeby znaleźć te wszystkie ify i wszędzie to pozmieniać. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o stworzenie takiej konstrukcji, gdzie wszystkie operacje, które są związane z danym typem, były zgrupowane w jednym miejscu. Czyli mamy klocek typu dokument PDF i tam są wszystkie operacje typu wydrukuj, zrób podgląd, wyślij przez pocztę i tak dalej, i tak dalej. I takie obiekty, takie klocki zawierają wszystko, co jest potrzebne na ten temat. I teraz, jeżeli to odpowiednio zrobimy, to rozwój naszego systemu będzie polegał tylko i wyłącznie na dokładaniu lub odejmowaniu tych klocków. Czyli stworzę nowy dokument i mam nową obsługę. Nie muszę dodawać nowego ifa, ponieważ gdzieś tam w pewnym miejscu zostanie wygenerowana, zostanie wykorzystana konkretnie ta metoda, która rzeczywiście jest w danym momencie potrzebna. Czyli jeżeli akurat w danym momencie tematem, którym się zajmuję, czyli jeżeli korzystam w kodzie z dokumentu typu Word, ja wcale nie muszę wiedzieć, że to jest dokument typu Word, ale wykonam metodę drukuj, która jest odpowiednio zdefiniowana, to wywoła się odpowiednia metoda w tym miejscu.